Pani Weronika siedziała w kuchni i absolutnie nie miała ochoty stąd odchodzić. Niedługo miała przyjść żona jej syna, a ona nie chciała jej widzieć ani z nią rozmawiać. Ostatnio ich relacje tak bardzo się zaostrzyły, że obie ledwo mogły ze sobą wytrzymać. Jeśli pani Weronika zawsze była gotowa iść na kompromisy, to Inga nie zamierzała jej ustępować. Za każdym razem, gdy wracała do domu, związywała włosy w wysoki kucyk, zakładała szlafrok i zamieniała się w prawdziwą złośnicę, gotową zaatakować biedną staruszkę w każdej chwili. Pani Weronika patrzyła przez okno nie dlatego, że podobał jej się piękny jesienny krajobraz, ale dlatego, że oczekiwała przyjścia żony syna. Czasami bardzo chciała wrócić tam, gdzie mieszkała wcześniej, ale nie mogła sobie na to pozwolić. Syn sam przywiozł ją ze wsi, a ona musiała tu zostać, żeby mógł załatwić wszystkie swoje sprawy, zrobić remont w tamtym domu, jak obiecał, a potem na pewno miała wrócić. Jednak jeśli początkowo pani Weronika zakładała, że wróci jeszcze w tym samym roku, wszystkie jej plany okazały się błędne. Najpierw myślała, że wróci za miesiąc, ale nic z tego nie wyszło. Potem termin się przesuwał jeszcze i jeszcze i tak została tutaj. Wysoka dziewczyna właśnie pojawiła się za zakrętu. Kłóciła się z kimś przez telefon, co wcale jej nie dziwiło. Pani Weronika cała się skrzywiła. Wiedziała, że to idzie jej synowa. Bardzo chciałaby, żeby teraz poszła do sklepu lub rozmawiała przez telefon dłużej, żeby biedna staruszka mogła spędzić w domu trochę czasu w spokoju i ciszy, choćby pół godziny dłużej niż zwykle. Ale na złość Inga nie zamierzała się rozpraszać, ruszyła w stronę klatki, zakończyła rozmowę, spojrzała w górę i pomachała pani Weronicę Wąską długą dłonią, jakby z niej kpiła. Pani Weronika czuła, że sytuacja się zaostrza i że im dłużej tu mieszka, tym jest gorzej. Musiała porozmawiać ze swoim synem, żeby jej pomógł, żeby zabrał ją z powrotem, nawet jeśli remont nie był jeszcze skończony. No, ceo. Jak dzień minął? Znowu nic nie robiłaś. Siedziałaś przy oknie. Jakbyśmy cię tu zabrali tylko po to, żebyś siedziała i nic nie robiła. Powiedziała Inga. A przecież piorę, sprzątam, opiekuję się tobą, gotuję. A ty mi mówisz, że nic nie robię. Odpowiedziała pani Weronika, starając się trzymać nerwy na wodzy. O, można pomyśleć, ugotowałaś zupę, to już się zapracowałaś. Odparła Inga, a staruszka skrzywiła się, wiedząc, że nie będzie możliwe, by jej coś wyjaśnić. My z twoim synem, nawiasem mówiąc, pracujemy, żeby ten dom doprowadzić do porządku i żebyś miała chociaż odrobinę komfortu. Ale to, że gotujesz i sprzątasz. Wszystko dzieje się za nasze pieniądze, więc nie zapominaj się, powiedziała Inga. Triumfująco uśmiechnęła się, a jej twarz wyrażała dość niejednoznaczne emocje. Było widać, że w swojej głowie tę słowną batalię już wygrała, ale triumfalnemu wyrazowi twarzy towarzyszył również uśmiech pełen pogardy. Nie mogła znieść matki swojego męża, choć ta nigdy z nią się szczególnie nie kłóciła, przynajmniej dopóki Inga nie zaczynała pierwsza. Sama Inga była dość konfliktowa, więc nie było zaskoczeniem, że prawie każda ich rozmowa kończyła się jakąś sprzeczką. Kłóciły się niemal do samego wieczora. Właściwie to Inga kłóciła się z panią Weroniką. A staruszka po prostu to znosiła, przyjmując wszystkie jej obelgi i starając się udawać, że to jej nie dotyczy. Wiesz, Ceo, pomyślałam sobie, że się kłócimy, a przecież nie bez powodu cię nie znoszę szczerze, przyznała Inga, a ta szczerość wzbudziła nawet pewien szacunek u pani Weroniki. Lepiej, żeby zawsze mówiła prawdę, niż próbowała coś ukrywać, w czym i tak nie była zbyt dobra. W końcu mamy rodzinę, ja i Twój syn pracujemy, a Ty, zamiast oddać nam ten dom na wsi, nie masz zamiaru tego zrobić. Jesteś już stara, mogłabyś pójść do jakiegoś domu starców i tyle, a my mielibyśmy ten dom dla siebie. Nie jestem jeszcze taka stara. A jak dożyjesz mojego wieku, to zrozumiesz, że nawet w moim wieku człowiek chce jeszcze trochę pożyć, powiedziała pani Weronika. Z chęcią bym się wyniosła, mieszkała gdzie indziej, ale do domu starców mi jeszcze za wcześnie, więc nie spisuj mnie na straty. Inga skrzywiła się, chciała coś odpowiedzieć, ale w tym momencie drzwi wejściowe cicho się otworzyły. Albert wszedł do mieszkania. Wyglądał na strasznie zmęczonego, wyczerpanego. Całym sobą pokazywał, jak bardzo był zmęczony. Był blady, wyraźnie miał zbyt wiele problemów na głowie i absolutnie nie miał ochoty zajmować się tymi wszystkimi kłótniami. Albert, twoja mama znowu się awanturuje powiedziała Inga. Nie odrywając wzroku od pani Weroniki, która już przyzwyczaiła się do tego, że synowa stale ją obwinia. Pracujemy, męczymy się, a ona siedzi w domu i jeszcze robi nam awantury. Inga, porozmawiamy później, daj mi chociaż doprowadzić się do porządku powiedział Albert. Był tak zmęczony, taki nieszczęśliwy, że matka zaczęła się o niego martwić. Już od dawna nie widziała go w takim stanie. Pani Weronice było bardzo szkoda Alberta, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, w jak trudnej sytuacji się znalazł. Było mu niezwykle ciężko radzić sobie z problemami, które na niego spadły. Poza tym, matka czuła, że jest jeszcze coś, czego nie mówił żonie, a może nawet jej samej. Coś, co zżerało go od środka, nie pozwalając mu normalnie żyć. Zanim się doprowadzisz do porządku, ona zdąży mnie jeszcze bardziej dręczyć, powiedziała Inga. Jej głos zabrzmiał bardzo donośnie, więc od razu się poprawiła, wypowiadając to zdanie ponownie, po czym utkwiła wzrok w mężu. Wciąż czekała, aż odpowie coś sensownego, aż postawi matkę na miejscu. Ale on nadal milczał. Inga, ileż można kłamać, bezwstydna, nikt cię nie zaczepia. Wchodzisz z pracy i od progu zaczynasz mnie atakować, a potem, jak tylko mój syn wraca do domu, to od razu mówisz, że to ja cię zaczepiam, nie wytrzymała pani Weronika, która poczuła się całkiem niepotrzebna w tym domu. Słuchajcie, no dorośli ludzie jesteście, nie możecie tego rozwiązać sami? Serio, ile można? Co ja wam, ławka pojednania? Usiądźcie, porozmawiajcie, wyjaśnijcie sobie wszystko, znajdźcie kompromis. I tyle wycedził Albert, wyraźnie niezadowolony, że musi tłumaczyć takie oczywiste rzeczy. Machnął na nich ręką i wyszedł na oszklony balkon, gdzie spędzał sporo czasu. To było jego małe biuro, gdzie stało biurko, komputer, a widok nocnego miasta za oknami uspokajał go i pozwalał skoncentrować się wyłącznie na pracy. Był zmęczony tymi kłótniami, ale jeszcze bardziej zmęczony problemami, które dosłownie go prześladowały. Chciałby je rozwiązać. Ale im bardziej sytuacja się pogarszała, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że prawdopodobnie nie będzie w stanie poradzić sobie samodzielnie. Kiedy drzwi cicho się otworzyły, od razu wiedział, że to matka wejdzie. Inga zawsze wchodziła, jakby to był jej własny dom. Nigdy nie pukała do jego gabinetu, wpadała jak fiurę i narzucała swoje porządki. Jego matka zawsze wchodziła bardzo cicho, zawsze pukała, wielokrotnie przepraszała, zanim weszła. Spojrzał na nią zmęczonym wzrokiem. Jej zmartwienie o syna tylko się pogłębiało. Mamo, mam tyle problemów, a wy mi ich jeszcze dokładacie powiedział, patrząc na nią. Nie wiem, jak się z tego wyplątać. Wracam do domu, żeby przynajmniej tu odpocząć, a jedyne, co słyszę, to wasze kłótnie. Słuchaj, synku, to może zawiedziesz mnie z powrotem, no i niech tam remont będzie niedokończony, będę mieszkać we własnym domu, nie będę wam przeszkadzać, a będziesz miał tu mniej awantur. Nie mogę się dogadać z twoją żoną, choćbym nie wiem, co robiła. Nie rozumiem, jak z nią rozmawiać, bo ona wszystko tak obraca, że wygląda, jakbym to ja ją atakowała, a sama urządza mi codzienną nagonkę. Jestem starszą osobą, potrzebuję spokoju, opieki, ale sama mogę sobie to zapewnić, tylko zawieź mnie z powrotem na wieś, powiedziała staruszka. Starała się mówić cicho i spokojnie. Starannie dobierała słowa. Spojrzał na matkę, nie wiedząc, jak jej wytłumaczyć, że po prostu nie może jej zawieźć do tego domu. Zacisnął szczęki, a ona po jego zachowaniu od razu zrozumiała, że coś się dzieje, a ona jeszcze o tym nie wie. Spojrzała na niego uważnie, a on tylko rzucił jej krótkie spojrzenie i pokręcił głową. Widziała, że właśnie przygotowuje się do rozmowy, która będzie tak nieprzyjemna, że zapamięta ją na długo. Usiadła obok niego w fotelu, żeby łatwiej mu było mówić, a on, zerkając na drzwi, próbował zrozumieć, czy jego żona ich podsłuchuje. Jednak w tym momencie zadzwonił telefon, rozległy się kroki i zirytowany głos jego żony, która z kimś rozmawiała podniesionym tonem. To było idealny moment na rozmowę, więc Albert natychmiast skorzystał z tej okazji. Mamo, powiem ci coś, ale obiecaj, że nic nie powiesz mojej żonie. Sama wiesz, jak ona na wszystko reaguje. Nie chcę znowu w to wszystko się wplątywać, wywoływać kolejnego skandalu. Zwłaszcza, że żaden skandal nie rozwiąże teraz tej sytuacji, nie powiedział zmęczonym głosem Albert, a ona, nadal patrząc na niego z niepokojem, kiwnęła głową. Wpakowałem się w bardzo nieprzyjemną sytuację, potrzebne mi były pieniądze. Skłamałem ci. Pojechałem do Twojego domu nie po to, żeby go remontować. Po prostu załatwiłem nowe dokumenty i sprzedałem dom. Nie masz już domu, bo potrzebowałem pieniędzy. Spojrzała na syna i nie wierzyła własnym uszom. Nie mogła pojąć, co takiego się stało, że nagle zdecydował się zostawić ją bez dachu nad głową, tylko po to, żeby rozwiązać swoje własne problemy. Przez cały ten czas, mieszkając u syna, była pewna, że ma dokąd wrócić, że dom, który przechowywał tyle wspomnień, zawsze będzie na nią czekał. A teraz okazało się, że nie ma już nic. Nie miała gdzie wracać, a do tego ta dziewczyna, która właśnie teraz krzyczała na kogoś przez telefon, nawet nie wiedziała, co się dzieje. Pani Weronika zrozumiała, że większość tej nagonki ze strony synowej wynikała z tego. Że chciała ona zdobyć ten dom. Nie mam słów, rozczarowałeś mnie. Synu powiedziała szczerze, po czym pokręciła głową i ledwo powstrzymała łzy. A żonie i tak będziesz musiał powiedzieć: Ona mnie nie znosi właśnie dlatego, że nie oddałam wam tego domu, żebyście mogli w nim mieszkać. Wiem, wiem, staram się odwlekać ten moment tak długo, jak się da. Myślę, że z nią długo i tak nie wytrzymam, powiedział Albert, a w jego głosie było słychać ogromne zmęczenie. Pogłaskała syna po głowie, widząc, jak ciężko mu jest. Wciąż była na niego zła. W końcu sam wpakował się w te problemy finansowe i powinien był je sam rozwiązać, a nie kosztem majątku swojej matki. Czy naprawdę teraz będzie musiała iść do domu starców? Nie bała się tam trafić, ale miała nadzieję, że stanie się to dużo później, po wielu latach spędzonych w spokoju we własnym domu. Nawet na starość jej syn odebrał jej tę możliwość. Nie będę cię przepraszał, powiem ci szczerze. Uważam, że postąpiłem słusznie. Gdybym nie sprzedał Twojego domu, gdybym zostawił wszystko tak, jak było, już bym nie żył, powiedział Albert, sięgając po papierosy i od razu zapalając jednego. Mówił dalej, trzymając papierosa w ustach. Sam sobie winien, że się w to wszystko wplątał, ale kiedy już człowiek się wplącze, to chcę zrobić wszystko, żeby z tej sytuacji wyjść. Jego matka tylko pokręciła głową z dezaprobatą, po czym wyszła, zostawiając go samego. Nie wiedziała o czym będzie teraz myślał, co będzie się działo w jego głowie, wiedziała tylko jedno, że jest nim strasznie rozczarowana i w ogóle nie spodziewała się po nim takiego zachowania. Było jej bardzo smutno i gorzko, gdy uświadomiła sobie, że jej dom, który tak bardzo kochała, został teraz porzucony, nikomu niepotrzebny, a może nawet zostanie zburzony. W tym domu dorastała, wychowała tam dzieci, żyła tam szczęśliwie, dopóki jej mąż nie zmarł, a dzieci nie wyjechały i syn nie ożenił się z tak dziwną kobietą, która nie potrafiła znaleźć wspólnego języka z nikim. Pani Weronika poszła do salonu, rozłożyła sobie sofę i położyła się, próbując zasnąć, choćby udając, żeby Inga jej nie zaczepiała. Następnego ranka poczuła się gorzej, serce biło jej szybko, raz była spocona, raz trzęsła się z zimna. Coś kiepsko pani wygląda, powiedziała Inga, szykując się do pracy. Może zadzwonić po karetkę. Nie to tylko starość, po prostu starość, powtórzyła pani Weronika. Inga, choć zapytała o jej zdrowie, nie zrobiła tego z prawdziwą troską. Zrobiła to tylko dlatego, że obok stał jej mąż. Gdyby już wyszedł do pracy, nawet by nie zauważyła stanu pani Weroniki. Ale pani Weronika miała nadzieję, że jej stan się poprawi. Myślała, że poczuje się lepiej już następnego dnia, ale z każdym dniem sytuacja się pogarszała. Coraz bardziej czuła, że coś niedobrego dzieje się z jej ciałem, słabła, a jej stan się pogarszał. Tak, już wszystko skończone. Pilnie potrzebna kolejna dawka, usłyszała pani Weronika przez sen. Głos Ingi był bardzo cichy, niemal szept, ale ponieważ była zdenerwowana, jej głos rozchodził się po pustym mieszkaniu, jakby mówiła przez głośnik. Z powodu własnych nerwów Inga prawdopodobnie nawet tego nie zauważyła. Pani Weronika lekko uniosła się z kanapy, chciała wstać, ale wiedziała, że jeśli to zrobi, sofa zacznie skrzypieć, a poza tym miała teraz tak silne zawroty głowy, że nie mogła nawet dojść do łazienki bez trzymania się ścian. Nie wiem, myślałam, że do tego czasu wszystko będzie załatwione, a ona jakaś żywotna, powiedziała Inga z niezadowoleniem. I wtedy wszystko stało się jasne. Pani Weronika zrozumiała, że żona jej syna ją truje, choć nie wiedziała, czym dokładnie, ale było jasne, że im dłużej tu zostanie, tym gorzej będzie się czuć, aż w końcu umrze. Pani Weronika znowu się położyła i pomyślała, że jeśli do jutra jeszcze będzie przytomna, jeśli nie będzie nic jadła ani piła, może uda jej się wezwać karetkę. Gdy tylko Inga i jej syn wyjdą do pracy. Nie zamierzała mówić synowi, bo i tak by jej nie uwierzył, znowu broniłby swojej żony, niezależnie od tego, jaka była. Następnego dnia, gdy Inga poszła do pracy, zirytowana tym, że staruszka nie chciała pić wody, którą jej przyniosła, pani Weronika zaczęła szukać telefonu. Ale Inga na pewno zabrała wszystkie aparaty, więc nie było żadnego urządzenia, z którego mogłaby zadzwonić. Pani Weronika czuła, że zaraz straci przytomność. Wyszła z mieszkania, zapukała do sąsiadów i zdążyła tylko powiedzieć, że potrzebuje karetki, po czym zemdlała. Pani Weronika obudziła się na oddziale intensywnej terapii, ale lekarze, którzy ją otaczali, znów dodali coś do kroplówki i ponownie straciła przytomność. Ktoś ciągle coś do niej mówił, ale ona prawie nic nie rozumiała. Przez mgłę widziała lekarzy i pielęgniarki, którzy krążyli wokół niej, jakby próbowali dosłownie wyciągnąć ją z tamtego świata. Kiedy pani Weronika ocknęła się po raz kolejny, leżała już w sali, wokół niej nie było żadnego zamieszania, patrzyła jedynie w nieskazitelnie biały sufit, który lśnił od czystości, odbijając promienie słońca wpadające przez okna. No proszę, myślałem, że się pani nie obudzi. Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę stan pani był bardzo ciężki, miała pani silne zatrucie. A w pani wieku to praktycznie równa się śmierci. No dobrze, zadzwonię teraz do pani dzieci, niech panią zabiorą. Nie, 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 zaprotestowała pani Weronika. Proszę, nie mogę wrócić do domu, powiedzcie moim dzieciom, że umarłam, bo jeśli tam wrócę, to naprawdę umrę. Lekarz spojrzał na nią zdezorientowany, nie wiedząc co w takiej sytuacji zrobić. Chciał wyjść, żeby skonsultować się z kolegami, ale staruszka od razu podniosła rękę, próbując wstać, więc lekarz pośpieszył do niej, żeby temu zapobiec. Powiedzcie im, że umarłam, co wam szkodzi. Zyskajcie trochę czasu, a potem powiedzcie, że oddałam swoje ciało nauce, więc nie dostaną żadnego ciała. Nie mam żadnego majątku, więc też nie mają na co liczyć. Dam wam swoją kartę, niech pokój będzie opłacany, a ja w międzyczasie wymyślę, co dalej, powiedziała pani Weronika. Lekarz patrzył na nią z niedowierzaniem, jednocześnie czując współczucie i litość. Sam bał się, że kiedyś, będąc starym, jego dzieci go porzucą i że będzie musiał, tak jak ona, pozostać w szpitalu, bojąc się wrócić do domu, gdzie mogą go otruć dla spadku lub dodatkowych metrów kwadratowych. Pani Weronika po raz pierwszy od dłuższego czasu odkryła, że jej umysł działa jasno i że bez tych wszystkich leków, którymi faszerowała ją Inga, czuje się znacznie lepiej. Leżała w sali, zastanawiając się, jak jej syn zareaguje na tę wiadomość, ale wiedziała, że prawie w ogóle nie zareaguje. Dla niego najważniejsze było zadowolenie żony, nawet jeśli miałoby to kosztować życie jego matki. Co więcej, okazało się, że była w szpitalu nie przez kilka godzin, jak jej się wydawało, ale przez kilka dni, a ani syn, ani Inga nie przyjechali, żeby ją odwiedzić lub dowiedzieć się, jak się czuje. Było jej przykro, że dzieci tak okrutnie ją traktują. Ale już się z tym pogodziła i zmusiła się, by skupić się na szukaniu rozwiązania, gdzie mogłaby się udać po wyjściu ze szpitala, bo w przeciwnym razie będzie musiała zostać na ulicy. Kiedy Albert wszedł do szpitala, nie wiedział, czego się spodziewać po rozmowie z lekarzem, ale w głębi duszy liczył, że lekarz powie mu, że jego matki już nie ma, że składa kondolencje i tym podobne. Miał już dosyć ciągłych kłótni między matką a żoną, i teraz byłoby mu o wiele lżej, gdyby matka odeszła w spokoju, a on nie musiałby już wysłuchiwać ani swojej żony, ani narzekań matki na sprzedany dom. Był strasznie zmęczony, nawet teraz ledwo trzymał się na nogach. Ale przyjechał, żeby dowiedzieć się czegoś, co może by go nawet ucieszyło. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem dla nas teraz byłoby, gdyby ona tam już się nie obudziła. Inga powiedziała szczerze, starannie dobierając słowa, aby mąż w żaden sposób nie domyślił się, że to ona była prawdziwą przyczyną tego, że jego matka trafiła do szpitala. Inga spodziewała się jednak zupełnie innego wyniku. Miała nadzieję, że matka z ich mieszkania trafi prosto do zakładu pogrzebowego, a potem na cmentarz, a nie na oddział intensywnej terapii. Inga rozumiała, że staruszka mogła po prostu domyślić się, co się dzieje, dlatego wyszła z mieszkania, zapukała do sąsiadki, by wezwać karetkę. Ale wiedziała, że staruszka, mimo tego, co się wydarzyło, i tak nie zwróci się na policję. Inga wiedziała, że ta kobieta, pomimo swojego charakteru. Bardzo kocha swojego syna i nie będzie psuć mu życia. Kiedy podszedł lekarz i powiedział im, że matka zmarła, Albert patrzył na niego zszokowany, nie uroniwszy ani jednej łzy. Natomiast Inga, najwyraźniej uznawszy, że teraz może poćwiczyć swoje aktorskie umiejętności, zrobiła prawdziwe przedstawienie jednego aktora, fałszywie płacząc i zawodząc. Nawet lekarz, któremu w gruncie rzeczy nie zależało na takich sytuacjach, zauważył, że po prostu udaje. Albert sam był zaskoczony, patrząc na swoją żonę, ale ona była przekonana, że jej udawane cierpienie było niezwykle wiarygodne. Daj spokój, przestań już odgrywać komedię, idź do samochodu, powiedział Albert. A ona, zrozumiawszy, jak głupio wyglądała przez cały ten czas, odwróciła się gwałtownie i ruszyła w stronę auta. Jej obcasy stukały ostro, wydając nieprzyjemny dźwięk. Kiedy będzie można zabrać ciało? Zapytał Albert, patrząc na lekarza, który od razu zrozumiał, że staruszka nie chciała wracać do tej rodziny, nie tylko z powodu synowej, ale także z powodu obojętności syna. Ona zapisała swoje ciało na więc nie będziecie musieli martwić się o pogrzeb. Jeśli potrzebujecie aktu zgonu, musicie poczekać co najmniej kilka miesięcy, zanim wszystko się wyjaśni. Rozumiecie, znaleźliśmy w jej krwi tyle toksyn, że nie możemy tego tak po prostu zignorować, powiedział lekarz. Albert skinął głową i wyszedł z budynku szpitala. Nie potrzebował tego aktu zgonu, bo matka nie miała już żadnego majątku, a jedyna rzecz, którą mogła zostawić swoim dzieciom, została przez niego sprzedana praktycznie za grosze, żeby spłacić długi. Myślał o tym, co teraz zrobić, ale świadomość, że w domu będzie ciszej i spokojniej, znacznie bardziej go poruszała niż śmierć własnej matki. Kiedy Albert wsiadł do samochodu, jego żona już nerwowo obgryzała paznokcie, a jej palce wkrótce zaczęły wyglądać jak koszmar. Albert westchnął, oparł się o zagłówek fotela i poczuł, jak ból głowy, który zaczął się w tyle głowy, powoli przesuwa się na czoło. Nie chciał teraz rozmawiać z żoną, nie chciał rozmawiać o śmierci swojej matki, ale jeszcze bardziej nie chciał, aby żona zaczęła wspominać o spadku, na który tak bardzo czekała. Słuchaj, zróbmy tak. Wiem, że masz ochotę pogadać, ale wytrzymaj do domu, bo tak mnie boli głowa, że jeśli teraz mnie zaczepisz, to wierz mi, nie będzie miło, ostrzegł Albert. Kiwnęła głową, wyraźnie nie zamierzając teraz nic mówić. Chciała tylko wrócić do domu, napić się i po prostu się uspokoić. W jej wnętrzu buzowało tyle pozytywnych emocji, że sama nie wiedziała, jak szybko się uspokoić. Nie wiedziała, jak długo będzie się cieszyć tym wydarzeniem. Ale jedno było pewne. Wszystko w jej życiu teraz ułoży się dokładnie tak, jak sobie zaplanowała. Nie czuła się komfortowo z myślą, że teraz, gdy zdobędą dom, gdy przeprowadzą się na wieś, będzie mogła otworzyć tam swój mały biznes, zarabiać pieniądze, być cały czas zajęta, a może wręcz przeciwnie, zmusi męża do pracy, a sama nie będzie robić nic poza dbaniem o siebie. Cieszyła się na myśl o szczęśliwej przyszłości, a reszta życia jakby mijała jej przed oczami, tracąc sens. On widział radość na jej twarzy i zaczęły go nachodzić niejasne wątpliwości nagle pomyślał, że to może jego żona była przyczyną, dla której jego matka znalazła się na intensywnej terapii. Ale mimo to nie zamierzał się w to zagłębiać. Cokolwiek się stało, policja się tym nie zajmie, a więc jego żona była bezpieczna, a on mógł wreszcie odetchnąć. Kiedy dojechali, Inga była już nieco spokojniejsza, ale wciąż nie potrafiła ukryć radosnego wyrazu twarzy, który się na niej pojawił. Cała dosłownie promieniała, a on widział, że śmierć jego matki wyraźnie jej się przysłużyła. Jakkolwiek przerażająco by to nie brzmiało. Jak tylko dostaniemy te papiery, jak dostaniemy spadek, to wtedy w ogóle nie będzie powodów do zmartwień. Przeprowadzimy się do tego ogromnego domu, albo sprzedamy go za jakieś szalone pieniądze, biorąc pod uwagę, że to zabytkowy, piękny budynek, prawdziwe dzieło sztuki architektonicznej. Będziemy mieć tyle pieniędzy, że otworzymy biznes i przestaniemy martwić się o kasę. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak dobrze nam będzie, powiedziała Inga. Zdjęła wierzchnie ubrania, zrzuciła buty i opadła na kanapę. Oparła nogi na podłokietniku i uśmiechając się, cicho chichotała, patrząc na swojego męża. Ale widziała, że jego twarz była posępna. Zrzuciła to jednak na żałobę, zupełnie nie podejrzewając, co zaraz jej powie. Usiadł obok niej, a ona, wciąż patrząc mu prosto w oczy, dalej się uśmiechała, mając nadzieję, że ten uśmiech przeniesie się także na niego. Dobra i tak nie ma sensu już niczego ukrywać, ale nie ma żadnego spadku i powiedział, nie patrząc na nią. Jak to nie ma? Zapytała, a uśmiech natychmiast zniknął z jej twarzy. Spojrzała na niego, a on, wiedząc, że nie ma już odwrotu, kontynuował: Już pół roku temu, jak tylko wywiozłem matkę z tego domu, nie robiłem tam żadnego remontu. Wpakowałem się w kłopoty, mam masę długów i sprzedałem ten dom, żeby spłacić zobowiązania. A pieniądze, które brałem niby na remont, to wszystko szło na długi, nie na nasz budżet rodzinny, powiedział, widząc, jak z każdym jego słowem zmienia się wyraz jej twarzy. Najpierw patrzyła na niego przez mgłę wątpliwości. Potem pojawiło się niezrozumienie, a następnie gniew, który wydawał się dla niego najbardziej niebezpieczny. Wiedział, że bez kłótni ta rozmowa się nie skończy, więc z góry przygotował się na to, że wytrzyma jej gniew, ale ona na razie tylko na niego patrzyła, najwyraźniej próbując przemyśleć to, co się wydarzyło, a może próbując przekonać samą siebie, że to wszystko naprawdę ma miejsce. Czy dobrze rozumiem, że przez cały ten czas, kiedy walczyłam z Twoją matką o spadek, ty już dawno temu sprzedałeś ten dom? Mówiła stosunkowo spokojnie, ale on widział, jak zaczyna wrzeć jak stary czajnik. On milczał. W końcu milczenie było teraz najbezpieczniejsze. Ona wstała, stanęła nad nim, wciąż nie wierząc własnym uszom. Przełknęła ślinę, a on zrozumiał, że jej stan się pogarsza. Wiedział, że jeśli teraz nie zacznie z nią rozmawiać, to wybuchnie. Nie rozumiesz, w jakiej byłem sytuacji, nie masz pojęcia, jak mi było ciężko i że walczyłem o własne życie. Czy ty w ogóle wiesz, jak trudno mi było? Zapytał, zaczynając na nią krzyczeć, próbując obarczyć ją winą za wszystko. Ale ona nie była taka naiwna. Choć łatwo było wyprowadzić ją z równowagi, doskonale zdawała sobie sprawę, że to nie jej wina. Nie obchodzi mnie to. Czy ty w ogóle wiesz, na co się zdobyłam, żeby zdobyć to spadek? Zepsułam sobie duszę do końca życia. Myślałam, że sprzedamy ten dom, albo się przeprowadzimy, zmienimy jakoś nasze życie. A okazuje się, że ty za moimi plecami i plecami swojej matki po prostu sprzedałeś ten dom. Powiedziała z niedowierzaniem, nie mogąc uwierzyć w to, że człowiek, którego kochała i któremu ufała, mógł jej to zrobić. On znowu zamilkł, wiedząc, że teraz każda rozmowa jest zbędna. Chciał, żeby ona się wykrzyczała, wygadała, a potem łatwiej będzie znaleźć z nią wspólny język. Oczywiście, skandal mógł trwać kilka godzin, ale prędzej czy później ona się podda, a wtedy uda mu się z nią porozmawiać i omówić, co robić dalej. Ona nawet nie wiedziała, że mimo sprzedaży domu spłacił tylko jedną piątą gigantycznego długu który musiał uregulować w krótkim czasie. Pani Weronika siedziała w swojej sali, patrząc przez okno i nadal nie miała pomysłu, co zrobić. Nie wiedziała, dokąd pójść. Czy wracać na wieś do starej przyjaciółki, czy może rzeczywiście udać się do jakiegoś domu starców, gdzie ktoś się nią zajmie? Pani Weroniko przyjechali po panią, powiedział lekarz. Zaglądając do sali, a na jego twarzy pojawił się dziwny uśmiech, jakby przestał jej współczuć, i teraz cieszył się z tego, jak potoczyła się sytuacja. Kto przyjechał? Zapytała zaskoczona, podnosząc się, czując, że czuje się znacznie lepiej. Nie wiem, jakaś młoda kobieta. Mówi, że jest pani krewną, ale jak tylko ją pani zobaczy, od razu pani zrozumie, powiedział lekarz, a staruszka, zdając sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia, postanowiła wyjść. Kiedy wyszła do recepcji i zobaczyła tę młodą kobietę, która po nią przyjechała, straciła mowę. Miała takie same migdałowe oczy jak jej mąż, i były one tego samego turkusowego koloru co jego. Miała te same jasne włosy i podobne rysy twarzy, tylko znacznie piękniejsze, bardziej kobiece niż u jej męża. W jej głowie przelatywało tysiąc myśli, ale jedno było pewne: przed nią stała najprawdopodobniej córka jej męża. Proszę się zebrać, porozmawiamy w drodze. Czekam na panią, opowiedziała młoda kobieta. Pani Weronika, nie wypowiadając ani słowa, postanowiła poddać się losowi. Wróciła do sali, spakowała wszystkie swoje rzeczy, a potem, wychodząc ponownie do recepcji, szła obok tej kobiety, ale nadal z nią nie rozmawiała. Czy on naprawdę przez cały ten czas mnie zdradzał? Tak bardzo go kochałam. Wydawało mi się, że żyjemy w zgodzie, a on przez cały ten czas mnie zdradzał? Nie mogła sobie tego poukładać w głowie, jak mógł jej to robić, po prostu ją wykorzystując, ciesząc się wygodą, ale jednocześnie ciągle chodząc na boki. Usiadła w samochodzie, który ruszył z miejsca, a kiedy wyjechali już za miasto. Staruszka nie wytrzymała, odwróciła się do tej dziewczyny, ale ta tylko się uśmiechnęła. W jej uśmiechu nie było złości. Była tam jakaś dobroć i świadomość, że rozmowę tę trzeba będzie prędzej czy później przeprowadzić. Wiem, że kiedy na mnie spojrzałaś, od razu wszystko zrozumiałaś. Wiem, że po tak trudnych przeżyciach, jakie cię spotkały, to wszystko będzie dla ciebie kolejnym ciosem, ale chyba jestem jedyną osobą, jaka ci została. Muszę cię jednak rozczarować. W rzeczywistości nie jestem córką twojego męża, powiedziała z uśmiechem, patrząc na oszołomioną starszą kobietę. Ale jesteś do niego tak podobna, powiedziała pani Weronika. A dziewczyna roześmiała się. Tak, wiem, ale jestem podobna nie do Twojego męża, a do jego brata. Pewnie nawet nie wiedziałaś, ale miał brata, z którym nie rozmawiał przez wiele lat. Doszło między nimi do wielkiej kłótni, takiej, że nigdy się już nie pogodzili, nawet przed śmiercią. Byli do siebie bardzo podobni, prawie jak bliźniacy, choć różnica wieku między nimi wynosiła prawie cztery lata. Ale to już nieważne. Najważniejsze, że w końcu się spotkałyśmy. Dowiedziałam się o tobie od wspólnej znajomej, która powiedziała mi, że jesteś teraz w trudnej sytuacji. Dowiedziałam się o twoim synu i od razu pojechałam do szpitala, żeby dowiedzieć się: Co z twoim ciałem i godnie cię pochować? Okazało się, że żyjesz i że po prostu muszę cię zabrać, powiedziała dziewczyna. Lepiej nie pytaj, jakimi drogami to wszystko ustaliłam. A co dalej? Nie chcę być dla ciebie ciężarem, zwłaszcza że prawie mnie nie znasz, powiedziała staruszka, patrząc na nią. Czuła wstyd, że nie znała swojej krewnej, ale jeszcze większy wstyd czuła, że podejrzewała swojego męża o zdradę. Mieszkam sama w dużej miejscowości. Mam dość duży dom, psa, który jest bardzo łagodny i spory ogród kwiatowy. Mówisz mi, zawsze znajdziesz miejsce, żeby albo spędzić czas ze mną, albo pobyć w samotności, jeśli moje towarzystwo cię zmęczy. Od pewnego czasu postanowiłam, że tak będzie wyglądało moje życie, więc twoja obecność mi tylko pomoże. Nie martw się, wszystko będzie dobrze powiedziała z uśmiechem. Ale dlaczego po mnie przyjechałaś? Przecież nawet mnie nie znasz, a właściwie nie jestem twoją krewną zdziwiła się pani Weronika. Rzeczywiście była bardzo zaskoczona, bo w końcu nawet jej własny syn ją odrzucił. Stanął po stronie żony, która chciała ją otruć dla spadku, a tutaj przyjechała prawie obca dziewczyna, żeby zabrać ją do siebie i żeby mogła przeżyć resztę swojego życia z nią. Wiesz, mój ojciec był bardzo okrutnym człowiekiem, a twój mąż, choć nigdy ci o tym nie mówił. Przyjeżdżał do nas, zawsze mnie bronił, zawsze się za mną wstawiał i był dla mnie znacznie lepszy niż mój ojciec. Twój mąż, mój wujek, zawsze mówił o tobie z taką miłością i czułością, że zawsze chciałam cię poznać. I chociaż nie jestem twoją krewną z krwi, wydaje mi się, że możemy stać się prawdziwą rodziną, podsumowała dziewczyna. Nie minął miesiąc, odkąd zaczęły razem mieszkać, a już zrozumiały, że naprawdę mogą razem żyć, prowadzić gospodarstwo i nie kłócić się, ciesząc się swoim towarzystwem. Każdego ranka, gdy pani Weronika się budziła, Dzenkowała tej dziewczynie za to, że zdecydowała się ją zabrać, mimo że prawie jej nie znała. Nie myślała o swoim synu. Czasem jej myśli krążyły gdzieś daleko, ale wracała do myśli o domu i swojej wybawczyni, żeby nie myśleć o Albercie. Całe jej życie zmieniło się radykalnie, ale najważniejsze było to, że udało jej się znaleźć rodzinę, mimo że nie była z nią spokrewniona. Krewniona, krewniona, krewniona. Krew